Co za pies ukąsił moją siostrzenicę, że wzięła sobie tak do serca śmierć swego brata? Zgryzota z życiem żyją jak pies z kotem. No miło, panie Tomaszu. Wszyscy jest tak uczyć w pomocy. Twoja siostrzenica, a moja pani, żywi wobec tego podtrzymanowania. Jak jej żywić przestanie, sam jest tak od mimo to, dla przyzwoitości musisz sobie narzucić pewne zasady. Narzucam to, co mi niewygodne. W tych łachach dobrze się pije, bo ty też zapomniesz nie wylewają. A jak mi się coś nie podoba, niech się powierzę na własnych żarówkach. Nie ma w całej Iri męża wydatniejszego. Nie ma w całej Iri męża wydatniejszego? A co tym takiego wydatnego? Mieszy, bo on cały pełen dukatów na drobne wydatki. I prawie rozmieni na drobne, bo dureń liczyć nie umie. Wstydziłabyś się mówić takie rzeczy. Wstydziłabyś się mówić takie rzeczy. Nie ma w całej Iri męża wydatniejszego. Mówi trzema językami. Z głowy. Bez książki. Bez książki. A szczyci się też wielkim darem przyrodzenia. Jako żywo. Nie dość, że kutek, to pani woda. Nie dość, że przyrodzonego kukuta nie dosiadł, to w nim przyrodzony zając, to jak mówią ludzie roztropni. Dawno był cały ten zaprzęg lek w ciemnej mogile. Śmie mówić, jak ktoś tak śmie mówi, to kłamca i butwarca.